Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale z The Sims 4 Legacy Challenge, jeśli się nie mylę, tak się ten challenge nazywa. Ja jestem Kami, to jest mój drugi kanał, to jest moja 50. seria, której prawdopodobnie nie dokończę. Dlatego samym wyzwaniem w sobie jest dla mnie w ogóle dokończenie tego wyzwania, a nie samo wyzwanie. Zdecydowałam się na to wyzwanie, ponieważ ja uwielbiam pokolenia w The Sims 4. W The Sims 4, ogólnie w Simsach je uwielbiam. Uwielbiam tworzyć duże rodziny i stwierdziłam, że ten challenge będzie dla mnie najlepszy i w sumie tak. Urozmaici rozgrywkę, bo wiadomo, że można sobie grać tak po prostu i tworzyć pokolenia, ale stwierdziłam, że spróbuję z tym challenge'em. Za bardzo się nie zagłębiałam w jego zasady, więc jeśli coś będę robić źle, to trudno, możecie krzyczeć, ale nie obiecuję, że się ustosunkuję. Wiem tylko tyle, że zaczynamy taką w miarę biedną simką, od zera, tak? Zaczynamy od zera, w jakiejś szopce. I nasza rodzina ma mieszkać na tej jednej działce, w tym jednym domu przez wszystkie 10 pokoleń, bo to chyba jest 10-pokoleniowe wyzwanie, ale nie twierdzę, że u mnie nie będzie więcej, bo mam takie porywy. Ale zobaczymy, co czas przyniesie i czy w ogóle wytrwam. W ogóle to tak, ja już nagrywałam jeden odcinek, ale że ja mam takie szczęście, jakie mam, to po prostu mi dźwięk się zepsuł i nie będzie tego nagrania, dlatego nie wiecie też, nie widzieliście też, jak budowałam ten piękny domek, ani też jak poznałam tutaj Grzegorza Klonowicza. Proszę bardzo, to nasz pierwszy chłopak. Pierwszy i ostatni właściwie. Który jest miksologiem, jest kumplem i niezrównoważony. Stwierdziłam, że to będzie bardzo ciekawe połączenie. To jest nasza bohaterka, czyli Lena. Lena, dobrze mówię? Gdzie ty masz? Lena Miodek, tak. To jest Lena Miodek, która właśnie wstaje z łóżka o 7 rano we wtorek. Przegrałam z nią chyba niedzielę i poniedziałek. No, tego już nie zobaczymy, ale trudno, stwierdziłam, że nie będę zaczynać od nowa. Po prostu zacznę od tego momentu, na którym skończyłam i tyle. Co ja więcej mogę powiedzieć? No i cóż, nie wiem jak to będzie, szczerze powiem. Ale nie będę się tutaj teraz tłumaczyć i zanudzać. Będzie co ma być. Jeśli chcecie być tutaj ze mną, to zachęcam serdecznie. Może razem uda nam się skończyć ten challenge? Tak. Aha, i jeszcze tak. Nasza kochana Lena jest artystką, tak? Tutaj ją zatrudniłam i chyba nawet dostała awans? Albo nie? Nie dostała. Dzisiaj dostanie awans. I musi ćwiczyć muzykę. Kupiłam jej skrzypce, ale niech najpierw posprząta ten smród. Niech poćwiczy na skrzypcach grę przed pracą i w sumie będziemy się dzisiaj zabierać również za naszego Grzegorza. A właśnie, jak tam stoicie z tym wiekiem? No i dobra, niech żyją sobie normalnie. Myślę, że nie będę tego zmieniać. O, no tak, bo ona zrobiła niedobre jakieś paszczeciki czy coś takiego. A te paszczeciki chyba weszły w tej aktualizacji nowej, z okazji święta. I jeszcze jedno, jak słyszycie jakiś szum, to bardzo przepraszam, ale to jest moja chłodząca podkładka pod laptopa. Jest ta, no musiałam ją ustawić na maksymalność, bo wiecie, Simsy, dlatego może szumieć i możecie to słyszeć. Chociaż mam nadzieję, że ja oraz nasza wspaniała artystka zagłuszy ten szum, proszę bardzo. (Głos)
Od razu mówię też, że jakość grafiki jest taka, jaka jest, ponieważ no, nie mam najlepszego sprzętu, dlatego właśnie między innymi mój poprzedni kanał przestał funkcjonować. Ale powiem wam, że to chyba się normalnie uzależniłam od tego gadania właściwie do mikrofonu podczas gry, bo normalnie tak mi tego brakowało, że mówię, kurczę, muszę spróbować do tego wrócić. No i mam nadzieję, że w międzyczasie mój sprzęt też się ulepszy, żeby to jakoś wszystko razem funkcjonowało. Ale Elena teraz pójdzie do pracy i chyba się zobaczymy dopiero jak ona z niej wróci, więc... Więc tak, niech idzie. Weź sobie, czekaj, skrzypce wejdzie ze sobą, przydadzam cię w pracy! Stój! Mówię ci, że ci się przydadzą, nie pożałujesz tego. Wiesz. Jak widać, nasi simowie nawet w pracy odczuwają strach przed burzą z piorunami. W sumie całkiem logiczne. Tutaj Lenka się spięła, bo kazałam jej pracować ciężko w ogóle. Żeby miała awans i widzę, że już będzie miała, więc może jej zmieni, żeby pracowała... O, gawęź z celebrytami. Myślę, że spoko opcja. A my tutaj możemy obserwować burzę. Jakby kogoś zastanawiało, jakie mam dodatki, to spróbuję je wypisać na dole, bo sama nie pamiętam. Ogólnie to jest tak, że ja mam wszystkie dodatki, ale je wyłączyłam. Większość wyłączyłam, żeby mi gra jakoś funkcjonowała. I jest bardzo fajny sposób, jak je wyłączyć i nie odinstalowywać gry, w sensie tych poszczególnych dodatków i pakietów. Więc jakbyście chcieli to zobaczyć, to ja chętnie w sumie nagram i pokażę, jak to zrobiłam. Tymczasem nasza Lena będzie rozmawiać z Luizą. A propos jeszcze modów, to jak możecie zobaczyć, ogólnie takich nie mam żadnych, jak widać po Simce. Jedyne mody, jakie mam, to jest MC Commander Center, tak się to chyba mówi? Aha, mam jeszcze moda na imiona i nazwiska polskie, więcej imion i nazwisk polskich od Merty. Na pewno większość z was będzie kojarzyło taką youtuberkę. Też spróbuję podlinkować tego jej moda, albo jej film o tym modzie, coś zobaczę. Zobaczę, ile z tego zapamiętam i nie zapomnę wam zrobić. Dobra, ona potrzebuje rozrywki, więc wróci do domu. I najlepszą rozrywkę oczywiście jej sprawi Grzegorz, więc ja myślę, że go zaprosimy. Tutaj jest nasz dom. Nie wierzę, nie dostaliśmy tego awansu, patrzcie. Mogłam jej nie zmieniać, żeby pracowała normalnie. Nie wierzę, ale zlamiłam. O, jest Grzegorz. Pokażę wam Grzegorza, bo Grzegorz jest całkiem przystojnym simem. Patrzcie, poza tym, że jest niezrównoważony. Teraz akurat zmrużył oczy, więc... No dobra, zaproś go do środka. Dla was to jest pierwszy odcinek, dla mnie to już drugi i ja już bym chętnie go wprowadziła. Żebyśmy sobie razem tutaj wspólnie żyli i żeby Grzegorz nam się potem mógł oświadczyć i tak dalej. Ale może w takim razie podbijemy z nim relacje. Bo chciałabym już mieć też kontrolę nad Grzegorzem. Aha, bo ja już wiem, wy chcieliście Barabara. Chciałabym jeszcze zobaczyć, czy mam jeszcze jedną cechę do poznania. O, jest Poznaj. Jeszcze go poznaj, a potem zróbcie Barabara. Uda ci się... O, widzisz? No, idealny partner, kumpel, głupek, niezrównoważony, po prostu perfekcyjnie. Idźcie na to Barabara. Biedna, zestresowana. Nie idź spać, tylko jeszcze tutaj skorzystaj i może podaj coś do jedzenia. Podaj kolację. O właśnie, te pierogi z warzywami ostatnio robiła. I jej się spiekły tak niefajnie. A w ogóle, jakbyście byli ciekawi, ona jest rodzinna, romantyczka, domowniczka i towarzystka. Aha, i ma wydać 1000 simulonów na dzieci, więc... Tak. Taka sytuacja. Myślę, że podamy
kolację, poczęstujemy Grześka. Grzegorz! Czemu mi to robisz na moim pierwszym odcinku? Wie co? Zastanawiam, ja chyba to... Nie wiem, czy to wrzucę na nowy kanał. Szczerze powiem, bo nie wiem, czy mi się chce go tworzyć. Więc jeśli to się pojawiło na starym kanale, to... Hello, witam was wszystkich serdecznie, tutaj znowu ja. Jeśli ktoś ma ochotę policzyć, ile razy już znikałam, to bardzo proszę, chętnie się dowiem. Grzegorz po prostu poszedł się umyć. On oszczędza wodę. Taki facet jest po prostu idealny. I w burzy, nie? Tylko żeby cię piorun nie trzasnął, bo ty masz być moim mężem. Masz mi zrobić dzieci. Please. Dobra, ubrał się, więc chyba skończył. Chodź na makaron z serem. Tylko jeszcze nie wychodź, bo... Zawołaj na posiłek. Chodź jeść, głupku. Chodź jeść, głupku. Przyjazne. O, zaproś do wprowadzenia się. Można to zrobić siedząc? Kto to jest? Boże, mam nadzieję, że to nie jest jego jakaś żona, ale jak ja go pytałam, to on był singlem. Serio był singlem. O mgy. Pokaż to. Uff. To jego... Córka?! Dobra, więc tak, zostawiam wam decyzję. Czy wychodzimy za Grzegorza za mąż i bierzemy pod opiekę również jego córkę? Czy szukamy sobie nowego kandydata na męża? Możecie dać znać? Przyznam szczerze, że jestem trochę... Co wy odpidalacie? Co wy robicie? Czemu żeście wyszli? On jest głupkiem, ale ty nie musisz być głupia razem z nim! Co się tutaj dzieje? Ona naruszyła twoją prywatność, bo wybiegła za tobą jak idiotka. Nie wierzę w nich. Pokaż mi, jaką ty masz pracę. Przygotować drinki masz. Na 10 poziom. Aha, bo ty jesteś miksologiem na 9, ale nie masz żadnych umiejętności. Czyli tak, dzień dobry, MC Commandant Sunder. Commandant Sunder? Jak to się mówi? MC Command Center. Centrum sterowania. O, po polsku. I ty masz w ogóle pragnienie, żeby być wybitnym wędkarzem. A czy teraz nie weszło nam samo zatrudnienie? Chłopie, ja... Dobra, nie. Na razie nic nie robię. Bo jeszcze nie wiem, czy on będzie z nami żył. Musicie mi koniecznie dać znać, czy Grzegorz Klonowicz ma z nami żyć. Czy jednak mam znaleźć kogoś lepszego. Jeśli ktoś w ogóle to ogląda. Tutaj aż wody się musiała napić. Niech sobie poćwiczy grę na skrzypcach. O 22. Dobrze, nie mamy blisko sąsiadów. On jest nienormalny. A co ja z tego mogę zrobić? Musisz charyzmę ćwiczyć teoretycznie, ale nie mamy lustra. No, przestań być szalony! Rozmowa z przyjaciółmi. Przykro mi. Miłość nie wybiera, no. Jest głupi i szalony, ale co z tego? Może być teraz też głupi, szalony i charyzmatyczny, jak go wyszkolimy. Jest tak szalony, że porzucił swoją wrażliwą córkę. I... Jest mi teraz przykro. Tak naprawdę. Ale ja nie wiedziałam, że on ma dzieci. Boże, czemu nie dadzą w Simsach opcji zapytaj, czy ma dziecko. Może jest tak szalony, że sam se ją urodził. Albo nie wiem, kosmici go porwali. Proszę bardzo, Grzegorz przyszedł o 1 w nocy łowić rybki. Akurat przestało padać.
jest na tyle szalony, że można mu to chyba wybaczyć. Tak sądzę. Grzegorz jest głupkiem, takich Simów łatwo rozbawić. Jak to brzmi w ogóle? Grzegorz jest głupkiem. O, Boże. O, złowiłeś rybkę. No to ładnie. Jakie za małe umiejętności? Grzegorz ma idealne umiejętności. Dajcie mu spokój. Patrzcie, zaliczyło się, że drugie miejsce. Fajnie, a jest tu jeszcze jedno? Chyba nie ma. Dobra, niech on se tam łowi, póki może, a my tutaj powoli będziemy zaraz ogarniać Lenkę. Lenka ma do pracy na 9. I może w końcu dostanie awans. I niech ona poćwiczy. O, dla zabawy? O, Grzegorz znowu coś zrobił. Super, mamy dwie rybki. O, i jabłko. Okej. Podoba mi się to coraz bardziej, Grzegorz. Te 5 ryb. Ojej, już mu za gorąco, to niech wraca, bo się boję, że mi się spłonie. Wiecie, jeszcze się tak nie znam na tych 4 porach roku, jeszcze nigdy mi, kurde, nie spłonął sim z przegrzania, czy coś takiego. Czy się nie udusił bardziej? Więc mam nadzieję, że tego nie doświadczę. O, już trzeci poziom. Może w końcu przestanie rzępolić. Zszargane nerwy. Kiepsko grana muzyka. Słuchanie złej gry na instrumentach jest denerwujące nawet dla najbardziej opanowanych simów. Flarn. Bursz, marsza, lubu, blursz. Oh my god. Idź spać, Grzesiu. Bo idziesz do pracy na 14. A ty się spóźniłaś. Brawo, w ten sposób na pewno nie dostaniesz awansu. Teraz będzie awans. Już nie będę ryzykować i nie będę jej tego zmieniać. Kurde, pierwszy raz powiem wam, mi się zdarzyło, żeby Simka nie zdobyła awansu. Już wróciłaś? Już jest 17, ale ten czas... Grzegorz... Aha, dobra, ona wolna. Już myślałam, że go do pracy nie posła... Ty... Dostałaś ten? Ej, co ja mam zbugowane, że ona nie dostała tego awansu? Jak to jest możliwe? O nie, moi drodzy. Coś mam zepsute. O nie. Nie wiem teraz co, tak szczerze powiem. Bo ja nie mam modów przecież. Mam tylko ten MC Commander Center, ale czy on... Mógłby mi to zepsuć? Jeśli się znacie, to możecie mi dać znać. Ja na pewno coś spróbuję ogarnąć. Jeszcze zobaczę następnego dnia. Ale no, trochę to dziwne, szczerze powiem, bo mi się wydaje, że już powinniśmy mieć ten awans. No dobra. No dobra, ja, moi drodzy, nie przedłużam. Będę na razie kończyć. Mam nadzieję, że ktoś to oglądał i że mi ktoś powie, co począć z Grzegorzem Głupkiem. Czy go bierzemy do swojej rodzinki, czy jednak lepiej znaleźć kogoś innego. Przypominam też, że Grzegorz ma już córkę, więc to też trzeba brać pod uwagę, bo ja mam za dobre serce, żeby ją tak samą sobie zostawiać, tak? Trzeba ją wziąć pod swoje skrzydła i zadbać o jej dalszy rozwój. Także koniecznie dajcie mi znać. No i cóż, no ja wam dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do komentowania i do usłyszenia. Mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie za mnie kciuki. Pa, pa!